Który prezydent RP po Jaruzelskim był najgorszy? Myślę, że Kukuniek, zaraz następny prezydent był najgorszy. Myślę nawet tak, że to była zemsta, wysunięcie kandydatury Kukuńka przez braci Kaczyńskich na prezydenta Polski. To była zemsta generała Kiszczaka na Polakach. Nie chcecie mieć generała Jaruzelskiego za prezydenta, no to będziecie mieli takiego. Im bardziej się tak nad tym zastanawiam, tym bardziej się utwierdzam w tych podejrzeniach.